Czy wynik z Mistrzostw Świata, które do tej pory to piąte miejsce z Budapesztu. Lista startowa na torze czwartym. Caleb Dressel, wielki faworyt. On legitymuje się najlepszym w tym roku wynikiem na świecie. 21-18 to wynik ustanowiony w półfinale. Drugi od drugiego do czwartego czasu na tej liście 10 najlepszych wyników. Mamy Bruno Fratusa, 21-31. On popłynie na piątym torze obok Caleba Dressela. Żebyśmy mieli typować, jaką byś trójkę obstawił? Dressel, Fratus i Benjamin Proud prawdopodobnie, natomiast to rozumiem, jeżeli sercem, no to Paweł Juraszek, chciałbym zobaczyć Pawła Juraszka na choćby na tym najniższym stopniu podium. Paweł Juraszek na naszych ekranach, właśnie 24-letni zawodnik, 186 cm wzrostu, pochodzi z Dzierżoniowa, trenuje w Dzierżoniowie, a to jeden z jego rywali, Władimir Morozow. Wcześniej realizator prezentował nam Michaela Andrew, rekordzistę świata juniorów, Shiniego Shiaure, a zatem srebrnego medalistę na 100 metrów dowolnym w Windsorze w 2006 roku. Morozow to srebrny medalista w sztafecie z Guangzhou, a przed momentem na naszych ekranach Christian Gołomiejew, reprezentant Grecji. Srebro wywalczone w Glasgow w tej konkurencji, a to Benjamin Proud, zawodnik, który w tej konkurencji wywalczył brąz w Budapeszcie przed dwoma laty. Tam Paweł Juraszek na piątej pozycji. Bruno Fratus przed Mistrzostwami Świata był najlepszy na świecie, jeśli chodzi o ten rezultat. Natomiast tutaj już w Guangzhou został na tej liście wyprzedzony przez Caleba Dressela. Jeśli chodzi o Bruno Fratusa, srebrny medalista z Budapesztu w tej konkurencji. No i Caleb Dressel, Łukasz, miałeś okazję poznać Caleba. Mówiliśmy już o tym, skromny, bardzo ułożony chłopak, prawda? Tak, bardzo zdyscyplinowany, trzymający się swoich planów. Widzimy na jego twarzy bardzo poważną minę, waleczną. Myślę, że będzie tutaj zdecydowanym liderem. Dysponuje niesamowicie szybkim startem, niesamowitym, dobrym pokonaniem pierwszych 15 metrów, więc on tutaj na samym początku już będzie, mam nadzieję, prowadził i nie odpuści tego zwycięstwa do końca. Chyba że odpuści Pawłowi Juraszkowi, z tego byśmy byli bardzo zadowoleni. No a reszta, no zobaczymy. Tutaj kto pierwszy ręką dotknie ściany po drugiej stronie basenu, będzie mistrzem, kto drugi ten wicemistrzem i tak dalej. No, czekamy z niecierpliwością. Panowie już pewnie buzują w środku wszystkie hormony przed samym startem. No tutaj 50-karze to są, tak jak wcześniej w transmisjach wspomnieliśmy, bardzo dojrzali, bardzo wyrafinowani zawodnicy. Bruno Fratus, najstarszy w stawce, to Brazylijczyk, który popłynie na torze piątym. Rocznik 89, zatem 30-letni zawodnik. Caleb Dressel, 23 lata. Paweł Juraszek, niespełna 25, a zatem tutaj w sumie jak na sprint stawka dość młoda, bo zdarzało się nam oglądać w tak krótkich konkurencjach znacznie starszych zawodników. Paweł Juraszek, tor siódmy, faworyt. Caleb Dressel na torze czwartym wystartowali. Spójrzmy, jaki czas reakcji Paweł Juraszka. 61 setny, najlepszy w stawce, tak jest. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Tu nie ma czasu na kalkulację, tu trzeba gnać do mety. Cała Polska, cały Dzierżoniów wstrzymał oddech. Jak poradzi sobie Paweł Juraszek? Caleb Dressel płynie na rekord świata. Ta czerwona linia ucieka. Popatrzmy, jak to będzie wyglądało. Caleb Dressel, złota, Paweł Juraszek. Nie ma medalu. Srebro dla Fratusa. Ex aequo z Gołomiejewem. Paweł Juraszek. 21-69. Siódme miejsce. 21-67 nawet. 67. A zatem to jest czas identyczny jak w półfinale. Dwie setne lepsze niż w półfinale. Tak? Taki jest czas Pawła Juraszka. Siódme miejsce. Nie udało się tutaj włączyć do walki o medale, ale no, do igrzysk olimpijskich. 14 setnych sekundy zabrakło Pawłowi do zbliżenia się do tej pierwszej trójki, do medalu. Także to i tak bardzo dobra siódma pozycja, stabilne miejsce w tych finałach. Gratulacje dla Pawła, gratulacje dla Polski. Caleb Dressel tymczasem 21.04, a zatem rekord Mistrzostw Świata poprawiony. Dotychczas należał do
Brazylijczyka Cezara Filho Cielo, a zatem zawodnika, który pływał jeszcze w tej erze poliuretanowej. Dotychczasowy wynik 21.08, a zatem Caleb Dressel popłynął szybciej o 0,04 sekundy. Do rekordu świata, także należącego do Brazylijczyka Cezara Cielo Filho, zabrakło 0,13 sekundy. No, myślę, że Caleb Dressel zostawia sobie to na przykład na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Caleb Dressel na naszych ekranach, a tutaj potwierdzenie wyników. Paweł Juraszek 21.67, nie zbliżył się do swojego rekordu życiowego, ale ważne jest to, że płynął z każdym wyścigiem szybciej. 21.97 w eliminacjach, 21.69 w półfinale i 21.67 w finale. Tak jak wspomniałeś, 0,22, tyle zabrakło do Fratusa i Gołomiejewa, którzy walczyli tutaj ex aequo srebrny medal. Caleb Dressel też musi się rozpływać, bo za chwileczkę będzie startował na 100 metrów stylem motylkowym, więc powiedział organizatorom, przepraszam, wywiad troszeczkę później, ja muszę rozpływać, żeby moje mięśnie mogły ochłonąć po tym niesamowitym wyścigu na 50 metrów stylem dowolnym i przygotować się doskonale do kolejnego finału 100 metrów stylem motylkowym, w którym w dniu wczorajszym pobił, ustanowił już rekord świata należący wcześniej do wielkiej legendy Michaela Phelpsa. Jeśli spojrzeć na program dzisiejszej rywalizacji, no to ma 35 minut dokładnie Caleb Dressel do tego, by wrócić do najlepszej dyspozycji. Tutaj jeszcze raz te ostatnie metry. No, przewaga Caleba Dressela dosyć spora. Za nami emocje związane ze startem Pawła Juraszka, ale za moment kolejny biało-czerwony start, ponieważ